W ostatnich latach coraz częściej można zaobserwować zjawisko tak zwanych czerwonych krwistych rzek na całym świecie. I teraz można przyjąć, że jest to wynikiem działalności człowieka, wpuszczenia jakiejś substancji bądź zawartości metalu, ale można też przyjąć, że jest to wypełnienie się proroctw biblijnych. W Księdze Apokalipsy świętego Jana w odniesieniu do czasów ostatecznych mamy taki werset. A dokładnie jest wspomniane, że w czasach ostatecznych aniołowie wyleją 7 czasz Bożego gniewu na ziemi. I 3 z tych czasz zostanie wylana rzeki i źródła wód. I staną się one jakby krwią, oczywiście tutaj metaforycznie. Po prostu zmienią kolor. No i zmieniają. Info z 2022. Indonezja. Syberyjska rzeka w tajemniczy sposób zmieniła kolor na krwisto-czerwony. Chińska rzeka staje się krwisto-czerwona. Rosja, to samo. 2021, zbiornik morza w pobliżu Morza Martwego zmienia kolor na czerwony. No i oczywiście można przyjąć, że jest to działalność człowieka albo przypadek. Ale spójrz na kolejną czaszę Bożego Gniewu. 4 anioł wylewa swą czaszę na słońce i dano mu władzę dotknąć ogniem ludzi. I zostali dotknięci wielkim upałem. Oczywiście wylewanie tych czasz to jest proces rozłożony w latach. Nie tak, że nagle pum i wszystkie rzeki zamienią się krwek. No i zobacz, w ostatnich latach rekordowe upały. Mamy nowy rekord maksymalnej temperatury na świecie, 2022 rok. Padają rekordy, ponad 230 milionów ludzi zagrożonych falą upałów. No i oczywiście dalej można odrzucić proroctwa biblijne i uznać to za naturalne zmiany klimatyczne, ale... Kolejny, 6, wylewa swą czaszę na wielką rzekę Eufrat i wysycha jej woda. West Asia, the river has been the lifeline for millions in Iraq and Syria for thousands of years. But now it has sunk to a historic low, sparking the region's worst water crisis in years. Our next report tells you more. No i tutaj w telewizji reporterka mówiła, że rzeka Eufrat od tysięcy lat była źródłem życia dla ludzi, ale w ostatnich latach spadła do rekordowo niskiego poziomu. Tutaj macie filmy, jak to wygląda. Praktycznie w niektórych miejscach zniknęła. No i wyschnięcie rzeki Eufrat odsłoniło takie tunele sprzed kilku tysięcy lat. I być może jest to legendarny tunel Eufratu z roku 2180 przed naszą erą. Ale Biblia mówi, że 4 upadłych aniołów jest uwięzionych w rzece Eufrat, pod rzeką Eufrat. I w czasach ostatecznych zostaną rozwiązani. Rozwiąż 4 aniołów, którzy są uwięzieni w wielkiej rzece Eufrat. A z tych tuneli podobno dochodzą takie dźwięki.